Pani Marto, jest Pani w tym roku specjalnym gościem 15. edycji Forum Kina Europejskiego Synergia. Otrzymała Pani Nagrodę Złotego Glana dla wybitnego twórcy filmowego, niezależnego twórcy filmowego. Możemy zobaczyć również retrospektywę Pani filmów, która rozpoczyna się pokazem Pani najnowszego, ostatniego filmu, ostatni raport Anny. Czy mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na temat, o czym jest ten film? To lata 70., epocha Kadara, przed zmianą ustroju i po 56 roku. I wtedy u nas na Węgrzech było bardzo dużo, no powiedzmy, nie ubeków, a donosicieli. To samo było w Polsce po Solidarności, że nadawali na innych ludzi, pisali, żeby tam swoją karierę partyjną albo jakoś prywatną załatwić. I to była metoda tego ustroju, tego socjalizmu. No mój film o tym, że jest taki młody, średniego wieku profesor, który uczy flamandzką poezję i jedzie do Brukseli na konferencję i ma zadanie, bo tam w Brukseli żyje wielka socjaldemokratyczna przewodnicząca Ketli Anna, która jest kompletnie zapomniana, bo komuniści po wojnie zniszczyli partię socjaldemokratów. I ona tam żyje, ona nie chce wrócić do kraju, bo nie akceptuje reżim Kadara. I ona tam żyje dosyć samotnie, w trudnych warunkach. Tam socjaldemokraty niemieckie pomagają jej do życia. I on dostaje takie zadanie, żeby z nią pogadał i namówił ją, żeby ona wróciła do kraju. Co dla niej, żeby ona wróciła do kraju, to ona tam dostała jakiś dom, mieszkanie, mogła być profesorem na uniwersytecie, a ona odmawia, bo mówi, że bo póki istnieje ten reżim tylko partii komunistycznej, ona nie bierze w tym udziału. No i to historia o tych dwóch ludziach i o tym młodym człowieku, w średnim wieku człowieku, który nagle rozumie, że istnieje inne Węgry niż w tym, w którym on żyje i że to inne Węgry inaczej patrzą na świat i na życie i po prostu to zmienia w pewnym sensie jego życie też. A ona historycznie, ona zmarła w Belgii i ją nie chcieli pochować na ojczyźnie, tylko po zmianie ustroju pochowali na ojczyźnie. Pani w wielu swoich filmach pokazuje historię Węgier, w tym historię Europy. No, możemy powiedzieć, że Pani filmy mają jakiś właśnie taki wymiar edukacyjny, prawda? No bo pokazują historię Pani kraju. Czy ma Pani taki stosunek do swoich filmów, że tworzy Pani filmy też po to właśnie, żeby edukować młode pokolenie? Nie. Ja robię to, co przeżyłem i robię te historie, w których ja żyłem i śniala w swoim długim życiu. A nie, jeżeli to nie przyjmują, to nie przyjmują. Mnie to nie bardzo interesuje. Chociaż muszę ci powiedzieć, że i ten ostatni film o Annie i Niepochowany, on miał dosyć dużą widownię. Zaczęła się obok tego ogromna dyskusja, poruszyła media, poruszyła ludzi trochę młodych na uniwersytetach. No i to było dobrze, bo jednak jeśli jakiś film porusza ludzi, to bardzo ważne, a tak, żeby ja myślała o tym, o teraz nauczę was, jaka to historia, nie. Podczas festiwalu Synergia możemy zobaczyć retrospektywę Pani filmów. Rozpoczyna się ona właśnie pokazem ostatniego raportu Anny, natomiast ostatnim filmem, który zostanie pokazany, jest Pani pierwszy film fabularny, Pani debiut fabularny, Dziewczyna z 1969 roku. Proszę powiedzieć, czy ma Pani jakieś szczególne wspomnienia związane właśnie z tym pierwszym filmem, czy było ciężko zrobić w tamtych czasach na Węgrzech debiut fabularny kobiecie?
No było bardzo trudno. Było bardzo trudno, bo ja była pierwszą reżyserką, która u nas w ogóle w środkowej, w ogóle w Europie, a nie Swarda była tylko poza mną. I mnie odradzali, żeby ja nie robiła, bo ja robiła dobre dokumentalne filmy. Mówili, że kobieta to do filmu, to głupota, to kobiety nie umieją robić film. No wtedy ja była żona Jończo i Jończo wspaniały, wielki reżyser, dobry przyjaciel i on w to bardzo wierzył, że ja muszę robić film. On powalczył za to, żeby mój scenariusz zaakceptowali. No i był taki, który tam prowadził wtedy polityk kulturalny, dosyć głupi facet, taki komucha, ale można było go przekonać, że no to nie duże pieniądze, bo to film bardzo tani. Tam na wsi dzieje się, ona jedzie, to... No i potem mówili wszyscy, no i przyjdzie tam Jończo na plany, on poreżyseruje, wszystko będzie okej. No potem jak zaczęła film, Jończo nie przyszedł na plan, to wszyscy byli w szoku, co z tego będzie, bo wtedy nie tak to było, żeby oglądać. Natychmiast ty widzisz materiał, który nakręcił, to ogromnej kamery. To minęło 2 tygodnie i pojechali my do Budapesztu, kiedy było wywalane materiał i wszyscy siedzieli. Jezus Maria, co to za materiał? No ale przyjdzie Jończo, to jakoś zmontuje materiał niezły. Potem nie przyszedł Jończo, nie na materiał, nie zmontować. I potem ta ekipa moja nagle stała żyć innym życiem. Zrozumieli, że ja wiem, co ja chcę. A potem miałam po prostu szczęście, bo przyjechał taki już nieżyjący włoski krytyk do Budapesztu, Lino Micinie. Wspaniały zresztą, wielki krytyk. Zobaczył ten film i wśród wszystkich filmów na swój festiwal w Pesaro wybrał ten film. Wszyscy byli zaszokowani. A to był 68 rok, rok rewolucji we Francji, we Włoszech, w całej Europie. Na tym festiwalu był Truffaut, Godard, Chabrol i Bertolucci. To był bardzo taki fajny festiwal. Biegali my jako rewolucjonierzy, że idzie nowa era. Francuzi kupili ten film i tak się stało, że droga tak otworzyła się dla mnie, żeby robiła następny film. Chciałabym się zapytać teraz o następny pani projekt filmowy, bo wiem, że pani nad następnym filmem już pracuje i tym razem główną bohaterką znowu będzie kobieta, ale Polka, czyli Maria Skłodowska-Curie. Dlaczego akurat o niej chce pani zrobić film? Skłodowska to geniusz kobiecy, to geniusz, to bardzo skomplikowane. To była niesamowita kobieta, niesamowity umysł, to geniusz, który odważał coś absolutnie nowego do świata, to zmienił świat. Zmienił świat to, co ona znalazła na początku z Pierrem Curie, głównie to ona, a potem to w chemii przedłużyła. To wszystko, co dzisiaj istnieje, to od tej Curie Skłodowskiej. W nauce. No i wiesz, to bardzo trudno o tym mówić, a plus jeszcze ona była niesamowita Polka. Ona nie lubiła życia swojego we Francji. Wiedziała, że powinna tam żyć, bo tam inne warunki. Ona miała 24 lata, kiedy wyjechała z Polski, czyli już prawie stara kobieta. No i całe jej życie. Potem ona była bardzo piękna, chociaż na fotografiach wygląda tak, ale ona miała taki szarm dziki, te niesamowite jej oczy. Urodziła dzieci, wychowała ich. To niesamowita postać. Jest pani reżyserem filmów fabularnych już ponad 40 lat, filmów dokumentalnych jeszcze dłużej. Czy czuje się pani spełniona jako reżyser?
No wiesz, no spełnione, no, bo Bóg je żyje, człowiek jednak coś tam robi. Ja jestem w tym sensie niespewniona, to niedobre słowo spełnione, po prostu prawdopodobnie miałam takie coś w charakterze swoim, że w dobrym momencie, w dobrym mieście pokazała to swoje kino i ono było zauważone. I to ja wiem o sobie. Teraz chyba trudniej być, trudniej wyjść z czymś bardzo oryginalnym i podstawowym. To nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn też. Dlatego ja myślę, że nasze filmy, dzisiejsze filmy, filmy tych młodych ludzi, to zrobili się, wasze filmy też, jak ja oglądam, one dobrze zrobione, tylko one prowincjonalne. To nic nie oryginalnego. Taki film może powstać we Francji. Kiedyś mnie mój przyjaciel Francuz powiedział, no Martusiu, no Francuzi też kochają się i chodzą po ulicach. No dobrze, to chodzę po Warszawie, po Budapeszcie, a tam nic nie ma oryginalnego. Także jeśli pomyślisz o tym, dlaczego te filmy Jonczu, Wajda, Sobu i tam innych, Tarkowskiego, byli takimi wielkimi, bo oni byli rosyjskimi, polskimi, węgierskimi, a w tych waszych filmach nie ma tego, nie ma. Pamiętają się jakieś ludzi, którzy mogą chodzić tak samo w Belgii, jak w Estonii. Nie ma różnicy, nie ma bohatera. Nie ma, za tym nie stoję société, jak mówią Francuzi, nie stoi ten reżim, ten smak tej polszczyzny. To nieprzypadkowo, że Polański robi nóż w wodzie, bo to polskie Mazury, to polski facet, to polska historia. A jeżeli to nie było, to po prostu kryminał. Także to uwaga, te młode ludzie za dużo wpływu mają na filmów amerykańskich, nawet nieświadomo. Myślę, że kino wtedy istnieje, jeśli to szarpasz kamery i biegasz i to nie. Nie. Nie, ja myślę, że kino w tych krajach musi, w krajach, gdzie za kino nie zbierasz dużo pieniędzy, bo to nie industria. Po prostu musisz każdy twórca filmu musi znaleźć coś, co zależy tylko do lodzi. Jeśli David Lynch robi film, który bardziej polski niż Polacy, którzy tu żyją, no na Boga. To robią takie filmiki, no nawet nie zauważysz, że tu ludzi. A David Lynch przyjeżdża i robi coś, co otwiera kompletnie innym warunku tą ludzi. Także to nie przypadkowo, to nie tylko polityka robiła, że Andrzej Wajda robił Ziemię Nieobiecaną, bo to była Polska, to Polska. Jeżeli nie ma tej etykietki, że to polski pogląd, no to zrobisz film, no i co? No sobie idzie. Jest pani już bardzo doświadczonym reżyserem. Co by pani radziła młodym ludziom, którzy dopiero wstępują na tą drogę? Co powiedziałam.